Zadanie 9. Węglan sodu jest solą dość dobrze rozpuszczalną w wodzie. Podczas ochładzania jej gorącego roztworu nie powstaje sól bezwodna, ale wydzielają się hydraty, których skład zależy od temperatury. W temperaturze 20 stopni Celsjusza w równowadze z roztworem nasyconym pozostaje dekahydrat o wzorze Na2CO3 x 10H2O. Rozpuszczalność dekahydratu węglanu sodu w wodzie w tej temperaturze jest równa 21,5 g. Na 100 g wody. Oblicz rozpuszczalność węglanu sodu wyrażoną w gramach substancji na 100 g wody w opisanych warunkach w przeliczeniu na sól bezwodną. Jest to takie dosyć typowe zadanie, w którym musimy przeliczyć albo rozpuszczalność hydratu na sól bezwodną, albo odwrotnie. Przeliczanie rozpuszczalności. Zawsze wymaga dwóch proporcji, a ja pokażę Ci, jak rozwiązać to zadanie w zaledwie czterech krokach. Zanim jednak przejdziemy do kroku pierwszego, to musimy w taki sam sposób interpretować nasz roztwór, nasycony, który wynika z rozpuszczalności, bo nie mamy tutaj podanych żadnych konkretnych danych, ile ma masy nasz roztwór, więc musimy to sobie sami przyjąć. Ja tutaj to przyjmę na marginesie. Wyobraź sobie, że mamy zlewkę, w której znajduje się roztwór. Roztwór ten będzie nasyconym roztworem z rozpuszczalności wynikającej z tej, która jest podana dla hydratu, czyli 21,5 g na 100 g wody. W takiej sytuacji możemy sobie przyjąć, że masa całego roztworu to jest suma tych dwóch mas, czyli 21,5 plus 100 g, czyli 121,5 g naszego roztworu. W takiej sytuacji też wiemy, że roztwór powstawał w wyniku dodawania do zlewki zawierającej 100 g wody, czyli nie aż tak dużo, 21,5 grama hydratu, czyli tej soli uwodnionej. Masa hydratu, która była dodana do zlewki z wodą, wynosiła 21,5 g. Masa wody, zaś, czyli H2O, była równa dokładnie 100 g. Z tego składał się nasz roztwór. My natomiast, przeliczając na sól bezwodną, Naszą rozpuszczalność musimy ustalić dwie istotne rzeczy, ale żeby je ustalić, potrzebujemy przede wszystkim mas molowych, zarówno dla soli bezwodnej, jak i dla hydratu. W przypadku soli bezwodnej masa molowa, czyli Na2CO3, to będzie 2 atomy sodu razy ich masa molowa, czyli 23 plus węgiel, to jest 12 g na mol, plus 3 atomy tlenu. Każdy z nich waży 16 gramów na mol, co łącznie daje nam 106 gramów na mol. Masa molowa hydratu natomiast będzie równa dokładnie. Jak sobie tutaj to przeliczymy, to na pewno to, co już zawiera ta nasza sól bezwodna, czyli to 106 gramów na mol, ale musimy do tego dodać liczbę naszych cząsteczek wody, czyli 10. Pomnożone razy masę każdej cząsteczki wody, czyli razy 18. 10 razy 18 to 180, plus 106 daje nam łącznie 286 g na mol. I to, co musimy ustalić za pomocą pierwszej proporcji, jako drugi krok, to ustalenie. Ile w tym naszym rozrysowanym tutaj na marginesie roztworze o masie 121,5 g znajduje się samej substancji rozpuszczonej, czyli samej soli bezwodnej. Jest to niezwykle kluczowe, bo dzięki temu będziemy już wiedzieli, ile mamy z samego węglanu sodu, a ile mamy w tym roztworze rozpuszczalnika. To bywa często trudne w interpretacji dla uczniów i dla maturzystów, natomiast prosta interpretacja, którą pokażą te dwie proporcje, pozwolą rozwiać Ci wszelkie wątpliwości. 286 gramów to jest masa jednego mola hydratu. I możemy sobie jasno ustalić, że w 286 gramach naszego hydratu znajduje się dokładnie 1 mol, czyli 106 gramów naszej soli. A zatem pytanie brzmi, ile mamy tutaj gramów naszej soli w sytuacji, w której wiemy, że tego hydratu w naszym roztworze, niezbędnego do otrzymania rozpuszczonego roztworu, jest 21,5 g. Wyliczamy x z proporcji i wyjdzie nam, że x jest równy dokładnie 21,5 g razy 100 g podzielone przez 286 gramów. Czyli po przeliczeniu na kalkulatorze, jak sobie przeliczysz te wszystkie wartości, wychodzi, że nasz x jest równy dokładnie 7,97 g. To jest masa tej soli, która się tutaj znajduje w tym roztworze o masie 121,5 g. My mamy wyliczyć rozpuszczalność, czyli wyrażoną w gramach substancji na 100 g wody. Pytanie, czy ta nasza sól jest rozpuszczona w 100 gramach wody? No właśnie nie do końca, ale jak to teraz udowodnić? Wiemy, że masa całego roztworu, no wcześniej sobie to rozpisaliśmy, że to jest po prostu masa wody plus masa hydratu. I to jest jedna z możliwych interpretacji, ale moglibyśmy też powiedzieć, że ta masa roztworu to jest po prostu masa soli plus masa wody, która była, czyli to 100 gramów, plus Masa tej wody krystalizacyjnej, napiszę to jako H2OK, czy też hydratacyjnej, tej, która znajdowała się w kryształach hydratu i po dodaniu do roztworu stała się rozpuszczalnikiem. W takiej sytuacji, jeżeli chcemy sobie wyliczyć, jaka jest masa tej wody, czyli ta suma tutaj, to wystarczy, patrząc na całe równanie, widzimy, że jest masa roztworu w tym miejscu, widzimy, że jest masa soli również w tym miejscu, więc Wystarczy po prostu, żeby wyliczyć sumaryczną masę tej wody, która znajduje się w tym roztworze, czyli sumę H2O tych 100 gramów i wody tej krystalizacyjnej, że po prostu od masy roztworu odejmiemy masę naszej soli. I to jest po prostu uniwersalna metoda na tego typu sytuacje. Masa całego roztworu to 121,5 g, Natomiast masa naszej soli, jak sobie wyliczyliśmy przed chwilą, to jest. 7,97 g. Łącznie daje nam to masę wody równą 113,53 g. Co jest tutaj niezwykle kluczowe, to że możemy to też wyliczyć po prostu sumując masę wody, którą mamy, czyli 100 gramów na samym początku. Do tego też masę tej wody krystalizacyjnej, którą możemy obliczyć po prostu odejmując od 21,5 G, czyli masy hydratu, masy samej soli, bo stąd właśnie pochodzi ta woda, czyli 7,97 g. Wyjdzie nam wtedy, że masa tej wody krystalizacyjnej to 13,53 g, co w sumowaniu ze 100 gramami, które były tam wcześniej w zlewce, da nam dokładnie ten sam wynik. Więc ten krok trzeci, jakim jest wyliczenie masy wody, jaka znajduje się poza samą solą, jest bardzo kluczowy. Nie można kończyć tego typu zadania na jednej proporcji i ustaleniu, że rozpuszczalność wynosi 7,97 g, bo owszem tyle może się nam rozpuścić maksymalnie, ale nie na 100 g wody nigdy. No i teraz pozostaje nam ostatnia proporcja, czyli krok czwarty, czyli wyliczenie właśnie tej naszej rozpuszczalności. My wiemy, że w 113,53 g wody rozpuszcza nam się dokładnie 7 i siedemsetnych grama soli bezwodnej. W takim razie pytanie brzmi, ile gramów soli, tutaj już sobie trzeba przyjąć y, a nie x, albo po prostu jakąkolwiek inną zmienną, jak, jakąkolwiek inną literkę zamiast xa, żeby nie było kolizji znaków. To pytanie, właśnie, ile gramów tej soli, czyli ten nasz y, będzie rozpuszczać się w 100 gramach wody. No i teraz możemy sobie wyliczyć tego y. Y będzie równy 100 razy.

i dwie setne grama i to jest właśnie ta rozpuszczalność do której dążyliśmy i tą rozpuszczalność możemy wpisać w naszą odpowiedź rozpuszczalność równa się 7,2 setne grama soli bezwodnej w 100 gramach wody cztery kroki niezbyt skomplikowane wymagane były do uzyskania pełnych dwóch punktów za zadanie dziewiąte jeden punkt przysługiwał za prawidłową metodę rozwiązania zaś drugi za prawidłowo dokonane obliczenia.